Wjeżdżając do Rajczy, trudno nie zauważyć pięknego budynku gminy. Robi wrażenie i to bardzo pozytywne. Z pewnością wszyscy, którzy nie byli dawno w Rajczy, będą mile zaskoczeni. Myślę, że tak, że będą mnie zaskoczeni. Zapraszamy wszystkich do Rajczy. Natomiast tak, tak, mamy odnowiony budynek Urzędu Gminy. Jest to jeden z elementów ograniczenia niskiej emisji w budynkach komunalnych gminy Rajcza. W tej chwili jest wykonany budynek Urzędu Gminy, jak widzimy. Następny już w tej chwili jest modernizowany budynek GOKiSu. Następnym etapie będzie termomodernizacja szkoły podstawowej w rycerce dolnej. To się odbędzie przez wakacje. A w przyszłym roku myślę, że będziemy kolejno realizować przedszkole w Soli i budynek komunalny w Rajczy Dolnej. Czyli jest to jeden ogromny projekt. Z jakich środków te wszystkie inwestycje są realizowane? Jest to jeden ogromny projekt na kwotę prawie 2 milionów złotych, dofinansowany w ramach projektu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Z tych pieniędzy to Będziemy realizować. Oczywiście wkład własny też swój mamy zapewniony. Także wszystko przed nami. Myślę, że już to daje efekty, jeśli chodzi o budynek gminy, bo mamy wymienione okna na energooszczędne ocieplenie. Już wiemy, że zaoszczędziliśmy przynajmniej na opale. Także komfort pracy i estetyka myślę, że jest na wysokim poziomie. No właśnie podkreślmy, że sama modernizacja tego budynku ma znaczenie nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim ekologiczne. Tak jak wspomniałem, wymienione są okna, ocieplenie, zużycie, no niestety u nas jeszcze węgla jest dużo mniejsze niż było do tej pory, także efekt ekologiczny też jest bardzo duży. Dziękuję.